palestyńskich porwała 4 samoloty lecące do Nowego Jorku. To sąd. Odwróciłam się. Pasażer celował do mnie z pistoletu. Podczas ostatniego kontaktu kapitan, spokojnym głosem z brytyjskim akcentem, informował, że wchodzi na wysokość 1800 metrów. Brytyjscy zakładnicy stali się bohaterami spektaklu, szeroko komentowanego przez media na całym świecie. Celem było poruszenie sumienia zachodniej społeczności. Zastanawiano się, czy rządy powinny negocjować z terrorystami. Porywacze zagrozili, że jeśli ktoś zbliży się do samolotu, wysadzą go w powietrze wraz z pasażerami. To desperaci, ludzie mający poczucie krzywdy, gotowi spełnić swoje pogróżki. Czasem myślę, że jutro wróci do domu, a czasem, że już go nie zobaczę. Czarny wrzesień. Lot numer 219 El Alu w drodze z Amsterdamu do Nowego Jorku. Ta kobieta podróżuje z fałszywym paszportem. Naprawdę nazywa się Leila Khaled i należy do LFWP, Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Ten człowiek to Patrick Argello, urodzony w Ameryce, sympatyzujący z Palestyńczykami. Za chwilę oboje podejmą próbę uprowadzenia samolotu w imieniu LFWP. Najważniejszym celem Palestyny, druga po Fatahu, na którego czele stał Yasir Arafat. Szeregi LFWP zasilali Palestyńczycy z obozów uchodźców w Jordanii, Libanie i Syrii. Wielu z nich opuściło swoje domy w roku 1948, kiedy powstało państwo Izrael. Była wśród nich Leila Khaled. Wychowała się na wygnaniu w Libanie. Moi bracia, siostry i ja wciąż pytaliśmy, dlaczego tak żyjemy. Po co opuściliśmy Hajfę? Ale odpowiadała, że wrócimy do domu. Musimy wrócić. Początkowo fedaini z LFWP próbowali osiągnąć swój cel poprzez działania partyzanckie. Musieliśmy uczyć się strzelać z pistoletów i karabinów. Oraz używać materiałów wybuchowych. Wkrótce stało się jasne, że wojny lądowej słabszy znajdzie sposób, żeby ugodzić silniejszego w jego piętę achillesową. Świat można poruszyć tylko czymś naprawdę szokującym. Kabina była zasypana gradem kul. 5 serii z broni półautomatycznej. W kokpicie jest pełno dymu. Ostatnie słowa pilota to: nic nie widzę, żegnajcie wszyscy. W tych krwawych akcjach zginęło wielu ludzi. Potępiono je na całym świecie, zwłaszcza w Izraelu.
El Al wzmocnił ochronę. Wśród pasażerów podróżowali inkognito uzbrojeni policjanci. Krzyczeliśmy zostać na miejscach, nie ruszać się. I pobiegliśmy prosto do kabiny pilotów. Podniosłem telefon pokładowy. W razie niebezpieczeństwa należało nacisnąć specjalny przycisk. Drzwi były zamknięte, więc przyprowadzili stewardesę. I kazali jej krzyczeć, że jeśli nie zostaną otwarte, zastrzelą ją. Przez wizjer mechanik pokładowy obserwował rozwój wydarzeń. Krzyknęłam, jeśli nie otworzycie drzwi, wysadzę samolot. Jeden z porywaczy zauważył mój ruch. Podszedł i postrzelił mnie w nogę. Zagroził, że jeśli jeszcze raz się poruszę, zastrzeli mnie. Zrobiłem kolejny krok i skoczyłem na niego. Postrzelił mnie w ramię, ale odebrałem mu broń, tak jak mnie uczono. Pchnąłem go na drzwi i obaj upadliśmy. Służyłem wcześniej w lotnictwie wojskowym. Miałem doświadczenie w walce i pojęcie o przeciążeniu ujemnym podczas lotu nurkowego. Samolot zaczął pikować. Kiedy szamotaliśmy się na podłodze, podbiegł tajniak. Strzelając do nas, opróżnił cały magazynek. Mnie trafiły dwie kule, a porywacza trzy. Zaczęliśmy się mocować. Była silna. Złapałem ją za włosy, ale ściągnąłem jej tylko perukę. W końcu poddała się. Zdjąłem krawat, bo nie miałem jej czym związać. Skrępowaliśmy jej ręce. Wtedy uświadomiłam sobie, że nam się nie udało. Dwadzieścia minut po starcie z Amsterdamu kapitan Uri Barlew wziął kurs na londyńskie lotnisko Heathrow. Po wylądowaniu Leyla Khaled aresztowano. Ale porwanie samolotu El Alu było jedynie częścią większej akcji. O 12.20 porwano samolot linii TWA lecący z Frankfurtu do Nowego Jorku. Godzinę później samolot Swissairu lecący również do Nowego Jorku z Zurychu. A samolot Panamu po starcie z Amsterdamu porwano do Kairu. Tam, bez ofiar śmiertelnych, został wysadzony w powietrze. Maszyny TWA i Swissairu poleciały do Jordanii, kontrolowanej na większości terytorium przez Palestyńczyków. Wylądowały w Dawson's Field, byłej bazie brytyjskich sił powietrznych na pustyni pod stolicą Jordanii, Ammanem. Godzinę jechaliśmy przez pustynię do miejsca, gdzie rozgrywa się dramat zakładników przetrzymywanych w dwóch samolotach. Wokół nich okopało się ponad 150 partyzantów, których z kolei otoczyła dysponująca 50 czołgami jednostka jordańskiej armii. Partyzanci zagrozili, że jeśli wojsko się nie wycofa, wysadzą obie maszyny w powietrze. Tymczasem brytyjski rząd zastanawiał się, co począć z Leylą Khaled. Przeniesiono ją do silnie chronionego posterunku policji w centrum Londynu. Po przewiezieniu z posterunku z West Drayton, 24-letnia Arabka przebywa od wczoraj w celi aresztu dla kobiet posterunku na Ealingu. Ma tu łóżko, stół i krzesło. Posiłki otrzymuje z policyjnej kantyny. Strzeże jej policjantka i uzbrojony funkcjonariusz służb specjalnych.
Pod Ammanem towarzysze Leili przekazywali już swoje żądania dziennikarzom. Nasze żądania są proste. Ich spełnienie leży w interesie wszystkich stron. Domagali się uwolnienia członków LFWP z więzień w Izraelu, zachodnich Niemczech i Szwajcarii. Brytyjscy pasażerowie mieli odzyskać wolność w zamian za wypuszczenie Leili Khaled. W razie niespełnienia żądań grozili wysadzeniem samolotów z pasażerami na pokładzie. Brytyjski rząd nie wiedział, że oferta LFWP dotycząca zwolnienia Leili Khaled to blef. W porwanych samolotach nie było brytyjskich obywateli. Wkrótce miało się to zmienić. Dziewiątego sierpnia w drodze do Londynu lot 775 linii BOAC miał międzylądowanie w Bahrajnie. Wśród pasażerów, których zabrał, znajdowały się brytyjskie dzieci powracające z wakacji do Anglii. Przed podróżą mama zawsze wkładała mi do kieszeni jabłko. Trafili na nie podczas rewizji. Rewidujący zapytał, co to jest. Jabłko, odpowiedziałem. Myślał chyba, że to granat. Z trudem wyciągnąłem jabłko z kieszeni, żeby pokazać, że nie jest to granat. Wracałam z siostrami, Nicolą i Susan, do szkoły w Anglii. Miałyśmy na sobie kompletne szkolne mundurki, biało-niebieskie sukienki, szare marynarki i słomkowe kapelusze. Podczas lotu czułem się całkowicie wolny. Nie byłem pod opieką rodziców ani nauczycieli. Kapitalne uczucie. Podobało mi się. Kiedy stewardesa zapytała, czy podać coś do picia, mogłem poprosić o piwo. To był mój debiut w pierwszej klasie. Wydawaliśmy posiłki i pierwszy steward powiedział: o co chodzi tym gościom? Chyba coś się szykuje. Usłyszałam czyjś głos. Za mną stał jeden z pasażerów lecących pierwszą klasą. Arab, z pistoletem w dłoni. W głośnikach usłyszeliśmy opanowany, chłodny głos. Mówi kapitan, bardzo nam przykro. Nagle zamilkł i usłyszeliśmy ich głosy. Nie jest nam przykro, należymy do Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Pozostańcie na swoich miejscach, nie ruszajcie się, a nikomu nic się nie stanie. Ostrzegli, że na pokładzie jest bomba i jeśli ktoś będzie się stawiać, zostanie zdetonowana. Kiedy wszyscy nieco ochłonęli, zamówili kawę do kabiny pilotów. Pistolet porywacza był wycelowany w szyję nawigatora. Kciuk trzymał na odciągniętym kurku, a palec wskazujący na spuście. O 15:05 czasu Greenwich samolot linii BOAC dołączył do dwóch maszyn stojących w Dawson's Field. Przez okna widzieliśmy te dwa samoloty i jakieś samochody. Zapanowała konsternacja, bo dookoła nie było budynków ani pasów startowych, tylko pustynia. Przez tumany kurzu widzieliśmy Palestyńczyków w Arafatkach. Jeździli pick-upami i wymachiwali kałasznikowami. Rozentuzjazmowani strzelali w powietrze. Na zewnątrz słychać było strzały. Fetowali przybycie trzeciego samolotu. Był to pierwszy wypadek porwania maszyny brytyjskiego przewoźnika prywatnego. Porywacze zmienili nazwę samolotu na Leila.
Ich żądanie zwolnienia Leili Khaled mogło być teraz poparte dodatkowym atutem. Zatrzymana Palestynka nie wiedziała jeszcze o nowych wydarzeniach. O porwaniu samolotu linii BOAC informowano tylko rodziny zakładników. Kiedy usłyszałam, że porwano samolot w Bahrajnie, miałam nadzieję, że to nie ten, którym leciał Ernie. Wieczorem przyszedł do domu policjant. Spytałam, czy chce mi zakomunikować, że w tym samolocie jest mój mąż. Odparł, że mu przykro, ale tak. W samolocie linii BOAC dzieci szykowały się do niekonwencjonalnego śniadania. Mieliśmy kilka paczek biszkoptów i puszek z krojonymi brzoskwiniami. Jak dziś pamiętam te plastikowe, szare miski. Każdy dostał po biszkopcie i kawałku brzoskwini. Tak wyglądało nasze śniadanie. Tymczasem Leila Khaled czekało przesłuchanie, które miał przeprowadzić inspektor Scotland Yardu. Mówi mi, jesteś bardzo mądrą kobietą. A ja na to, że nie lubię męskich komplementów. Że jestem konserwatystką. I porywasz samolot? Zapytał. Odpowiedziałam, że nic mu do tego. Została przesłuchana. Musimy zaczekać na decyzję władz, co z nią teraz zrobić. Powiedział, że porwano cztery samoloty. Poprosiłam, żeby mówił wolniej, bo nie wszystko rozumiem. Wymienił przewoźników. TWA, Swissair, Panam i BOAC. Kiedy usłyszałam o porwaniu tego ostatniego, czułam, że nie pozostanę długo w areszcie. Chcąc wywrzeć nacisk na brytyjski rząd i doprowadzić do uwolnienia Leili Khaled, członkowie Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny zwołali konferencję prasową. To typowa akcja medialna. Celem było poruszenie sumienia zachodniej społeczności. Gazety, stacje radiowe i telewizyjne szeroko o tym informowały. Wszyscy na pokładzie mają się dobrze i nie upadają na duchu. Dobrze pamiętam pilota, pana w średnim wieku. Sprawiał wrażenie dżentelmena, któremu przerwano koszenie trawnika. Czy miał pan wątpliwości, że polecicie tam, gdzie wam powiedziano? Raczej nie. Problem polegał na tym, że trzeba było lecieć z pistoletem wycelowanym w kark. Porywacz oznajmił nam też, że na pokładzie jest materiał wybuchowy. I jeśli nie spełnimy jego żądań, wysadzi samolot. Jeden z pasażerów, chyba pan de Koning, zwrócił moją uwagę na terrorystę, który schodził pod pokład z pękiem kabli. Plotkowano, że w samolocie jest materiał wybuchowy. Byliśmy tego pewni. Nic nie można było zrobić. Mogliśmy tylko mieć nadzieję, że nikt go nie zdetonuje. Mijały dni i część tego arsenału zaczęła się pocić, co zwiększa zagrożenie wybuchu. Dlatego my też zaczęliśmy się pocić. Miałam dwie przerwy rekreacyjne.
Dali mi możliwość wyboru. Grałam w badmintona, naturalnie ze strażnikami. Pytali mnie, co chcę zjeść. Byłam dobrze traktowana. Czułam, że ci ludzie są przyjaźnie nastawieni. Jeden ze strażników przyniósł mi pomarańcze. Na jej widok rozpłakałam się. Kiedy zapytał dlaczego, wyjaśniłam, że miała nalepkę z napisem Jaffa. To nasze pomarańcze, ale Żydzi nam je zabrali. W siedzibie ONZ w Nowym Jorku akcje palestyńskich partyzantów stanowczo potępiono. Mimo że rozżalenie sprawców jest zrozumiałe, a nawet uzasadnione, ich postępowanie uznajemy za barbarzyńskie i nieludzkie. Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do uwolnienia wszystkich zakładników. Również premier Izraela, Golda Meir, domagała się wypuszczenia zakładników wszystkich narodowości. Namawiała do powstrzymania się od wymiany Leili Khaled wyłącznie na brytyjskich zakładników. Wywierała nacisk na rząd Edwarda Heatha, aby nie ugiął się przed żądaniami porywaczy. Ktoś miał radio tranzystorowe i o każdej pełnej godzinie zbieraliśmy się, by wysłuchać najświeższych wiadomości BBC. Rzecznik rządu oświadczył, że nie będzie rokowań z terrorystami. Nie można ulegać ich żądaniom. Podobno porywacze określili ostateczny termin zwolnienia Leili Khaled. Premierem był wtedy Edward Heath. Kiedy usłyszeliśmy, nie uwolnimy Leili Khaled, pomyśleliśmy sobie, a co z nami? Dowiedzieliśmy się, że za 14 godzin zostaniemy zlikwidowani. Rzadko słyszę to słowo. Wciąż ciarki chodzą mi po plecach, kiedy je wymawiam. Dwoje z porywaczy sprawiało wrażenie fanatyków. Jedną przezwaliśmy Lady Macbeth. Była zawzięta i złośliwa. Powiedziała, jutro umrzecie, wysadzimy samolot. Nie ucieszyłem się, zwłaszcza na widok skrzynek z materiałem wybuchowym wnoszonych na pokład. Znajdujące się w samolocie dzieci nie zdawały sobie sprawy z powagi sytuacji. Nie traktowały tego całkiem serio. Podchodziły i pytały, czy zastrzelą nas o świcie? Co było przerażające. Z tyłu samolotu zrobiliśmy z koców wielki namiot. Powiedziałem im, że jesteśmy na pustyni i spróbujemy żyć jak Arabowie. Wyjaśniali przyczyny, a my dopytywaliśmy, dlaczego to zrobili. Mówili, możesz do nas dołączyć, nauczymy cię strzelać. Odpowiedziałem, że to świetny pomysł. Obiecywali, że następnym razem zabiorą nas nad morze. Pamiętam chłopca o imieniu Omar, z pistoletem, zapaskiem spodni i kałasznikowem. Miał 13 lat. Wchodził na pokład, żeby bawić się z dziećmi. Założyłem się z nim o kilka papierosów, że uda mi się rozłożyć karabin. Zgodził się i podał mi go. Z pełnym magazynkiem. Rozłożyłem go i prawie do końca złożyłem. Zapaliliśmy potem razem papierosa. Trzy dni po wylądowaniu na jordańskiej pustyni kobiety i dzieci z brytyjskiego samolotu zostały uwolnione. Poleciłem stewardessom dopilnować, aby dzieci odpowiednio się ubrały, miały skarpetki i buty, zabrały swoje bagaże podręczne i wszystkie przedmioty osobiste. Schodząc po schodkach, obejrzałem się.
W drzwiach zobaczyłem wielu z tych, którzy zostali. Pamiętam chwilę odjazdu dzieci. Byłem naprawdę bliski płaczu. Wróciłem do roli stewarda. Poleciłem posprzątać. Konwój przejechał wkrótce do hotelu Intercontinental w Amanie. Kiedy pasażerowie wysiedli z ciężarówek dostarczonych przez armię jordańską, musieli przedzierać się przez tłum żołnierzy, dziennikarzy i przyjaciół. W hotelu Intercontinental czekało na nich przeszło 400 osób. W panującym tłoku nagle ktoś chwycił mnie i pociągnął. Po chwili znalazłem się przed kamerą. Reporter oświadczył: jesteś w ITN-ie. Co było najgorsze? Chwilę przed opuszczeniem samolotu, kiedy wynieśli nasze bagaże. Baliśmy się, że wysadzą nas w powietrze. Naprawdę? I co zrobiliście? Siedzieliśmy i czekaliśmy. Chyba wszyscy ambasadorowie wysłali swoje żony do hotelu Intercontinental, aby zadbały o wymęczone i zestresowane dzieci. Pewnie to wytniecie, ale zapamiętałem jedną, która wołała... Dziewczynki, może potrzebujecie? Trzymając w ręku tampaksy. Zamurowało mnie. Może któraś chce skorzystać? Nie mogliśmy uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Nagraliśmy kilka świetnych wywiadów w hotelu. Jedna z kobiet doskonale zapamiętała, co się działo w samolocie tuż przed uwolnieniem. Sądzi pani, że mogą spełnić swoje groźby? Widzieliśmy, co wnosili na pokład. Dynamit jest w kokpicie, luku bagażowym, wszędzie. Traktowano nas bardzo dobrze. Porywacze starali się być mili, ale to desperaci. Ludzie mający poczucie krzywdy, którzy, aby dopiąć swego, gotowi są spełnić swoje groźby. Przez lornetkę widziałem, jak kończyli wnosić materiały wybuchowe i łączyć detonatory. Kiedy wszystko było gotowe, odjechali jeepem na bezpieczną odległość i zamigotali światłami, dając umówiony znak. Tego dnia po południu zdrzemnęłam się. Mój syn widział eksplozję. Obudził mnie z krzykiem: mamo, popatrz, wysadzili samolot. Nie powiedział, że wcześniej wypuścili pasażerów. Nie mogłam powstrzymać łez. Szczątki fruwające w powietrzu i gęsty, czarny dym. To był widok. A ja bez sensu myślałem, co stało się z moją walizką. Poskładane koce, odkurzone fotele. Było czysto i schludnie, a tu bum i wszystko poszło z dymem. Cieszyliśmy się, że nas tam nie ma. Kawałki samolotu leżały rozrzucone w promieniu 10 kilometrów. Było dużo dymu.
Obywateli brytyjskich i mężczyzn z innych porwanych samolotów przewieziono pod eskortą do stolicy. Kiedy zbliżaliśmy się do Ammanu, obejrzałem się i zobaczyłem, że jadące za nami dwa autobusy skręcają. Zrozumiałem, że zostaliśmy sami i zastanawiałem się, dlaczego. Wielu mężczyzn uwolnionych z porwanych samolotów docierało do hotelu Intercontinental. Załoga świetnie się spisała, a porywacze traktowali nas z szacunkiem. Chwila była radosna, bo rodziny znowu się połączyły, ale istniała druga strona medalu. Porywacze nie zamierzali wypuścić wszystkich Brytyjczyków. Załogi samolotów im nie wystarczały. Gorączkowo szukałam go w tłumie, nadaremnie. Nie byłam zdenerwowana. Myślałam, że w tym tłumie po prostu go nie widzę. Ale po południu zadzwonili z Foreign Office z informacją, że męża i 7 innych pasażerów nie uwolniono. Wtedy naprawdę zaczęłam się martwić. Gdzie jest 7 pasażerów brytyjskiego samolotu? Mówi się, że ich wywieziono. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny nie przyznał wtedy jeszcze, że ponad 50 zakładników różnych narodowości przewieziono do Ammanu. Przetrzymywano nas w pokoju tak małym, że ledwo mogliśmy się wszyscy w nim położyć. Pilot Cyril Goldburn negocjował dla nas żywność i napoje. Guy Potts wszystkich uspokajał. John Wallis, oficer Royal Navy, miły facet. Eric, nie pamiętam nazwiska, mechanik pokładowy, cichy i spokojny. I Richard Dunn, radca prawny z Londynu, równy gość. Dobrze się czuliśmy w swoim towarzystwie. Pamiętam ich twarze tak dokładnie, jakby to stało się wczoraj. Byliśmy naprawdę opanowani i gotowi na wszystko. 13 sierpnia dzieci, pasażerowie i załoga samolotu linii BOAC dotarli na lotnisko Heathrow. Lecieliśmy nowiutkim Concordem. Był to jeden z pierwszych lotów Concorda, ale ludzi mało to obchodziło. Interesował ich nasz powrót. Ja i moje koleżanki miałyśmy na sobie szkolne mundurki. Chyba dobrze wyszłyśmy na zdjęciu. Wyglądam, jakbym miała zamknięte oczy, ale tylko spuściłam wzrok, bo miałam już wtedy wszystkiego dość. Wróciliśmy do Londynu, a tam czekały na nas rodziny, przyjaciele i reporterzy. Pamiętam spotkanie z mamą. W pewnej chwili zdałem sobie sprawę, że ja bardziej ściskam ją niż ona mnie. Ale to całkiem inna historia. Obserwowałem niektóre dzieci z ich rodzicami i czułem się tak, jakbyśmy widzieli się po raz ostatni. Tak też się stało. Było po wszystkim. Koniec koszmaru. Nie był to jednak koniec dla 8 brytyjskich zakładników. Czekali na decyzję swojego rządu, od której zależał ich los.
Dla zabicia czasu graliśmy w karty. Na okrągło. Nie dało się zagrać w piłkę. Godzinami spaliśmy, graliśmy w karty i paliliśmy papierosy. Mnóstwo papierosów. Do jedzenia mieliśmy puszki z mielonką. W tych warunkach była to półpłynna masa. Na puszce widniał napis: nie zawiera chrząstek, kości i włosów. Do konsumpcji w Europie. Leila Khaled przebywa w areszcie drugi tydzień. Zatrzymana Arabka czyta prasę i przekonuje policjantów o słuszności arabskich żądań. Je to, co wszyscy, choć niezbyt smakują jej potrawy angielskiej kuchni z policyjnej kantyny. Jej wiara w szybkie wyjście na wolność pozostaje niezachwiana. W Ammanie Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny nadal grał na nosie królowi Jordanii, Husajnowi. Husajn tracił kontrolę nad krajem. Czuł presję poddanych, oczekujących jakichś kroków w stosunku do Palestyńczyków. Partyzanci zaczęli tworzyć państwo w państwie. Nie mógł do tego dopuścić. Rozpoczęła się wojna domowa. Sądziłem, że to fajerwerki, ale powoli dotarło do mnie, że oni strzelają. Myśleliśmy sobie, nadciąga odsiecz, nasi wybawcy. Były to odgłosy walk między Fedainami a jordańską armią, które rozgorzały, gdy Husajn nakazał usunąć Palestyńczyków z terenu Jordanii. Wybuch wojny domowej w Jordanii skomplikował sytuację około 50 zakładników przetrzymywanych przez Fedainów w Ammanie. Czy są bezpieczni w jakiejś piwnicy? Gdzie w ogóle są? Możemy tylko mieć nadzieję, że nie podzielili losu Fedainów, którzy dostają ostre cięgi od jordańskiej armii. Major Falk Spots informował nas na bieżąco, jakiej broni używają i jakie pociski wokoło wybuchają. Dokładnie określał, co wybucha i skąd zostało wystrzelone. Zwykle wzdychał i mówił: no, no, mało brakowało. Te same słowa wypowiedziane szybciej padły, gdy wybuch był bardzo blisko. Miał nerwy ze stali. Wspaniały facet. Podczas niektórych ostrzałów pociski wybuchały w pobliżu. Ze ścian sypał się tynk, drzwi poruszały się w zawiasach. Przerażające. Opowiadaliśmy o domach i rodzinach. Myśli o rodzinie podtrzymywały nas na duchu. Pierwszego dnia w pracy nie mogłam się na niczym skupić, więc szef odesłał mnie do domu. Czy to zmieniło pani życie? Diametralnie. Żyję z dnia na dzień. W nadziei na dobre wieści. Czym się pani zajmuje? Wychodzę z psem, spaceruję, zajmuję się domem, oglądam telewizję. Dzieci uczyły się w szkole z internatem. Kiedy syn dowiedział się o wszystkim, był bardzo zmartwiony, więc zabrałam go do domu. Cieszę się, że to zrobiłam, bo był wspaniałym kompanem. Jak zareagowały pozostałe dzieci? Steven znosił to bardzo dobrze, do soboty. Teraz się bardzo martwi. A moje córki o niczym nie wiedzą. Naprawdę? Tak.
Jak udało się to utrzymać w tajemnicy przed nimi? Są daleko, w szkole. Rozmawiałam z dyrektorką. Zgodziła się, że nie ma sensu stresować 8- i 9-latki. Niepotrzebnie martwiłyby się o tatę. Dlatego nie powiedziałyśmy im o porwaniu. Czasem myślę, że jutro wróci do domu, a czasem, że już go nie zobaczę. Los brytyjskich zakładników nadal zależał od decyzji rządu w sprawie Leyli. Sytuacja Leyli Khaled nie uległa zmianie. Wciąż jesteśmy gotowi wypuścić ją w zamian za uwolnienie wszystkich porwanych. Współpracujemy w tej sprawie z rządami innych zainteresowanych państw. LFWP zaczął się niecierpliwić. Oczekujemy na spełnienie naszych warunków przez rządy zainteresowanych państw, ale nie będziemy czekać wiecznie. Kazali nam napisać list do premiera i wyjaśnić, że musi uwolnić Leylę Khaled, bo inaczej nas zabiją. Dopilnowali, żebyśmy ponaglili premiera Heatha. List musiał być mocny, wyrazisty. Czy warto poświęcać życie 8 Brytyjczyków dla jednej kobiety? Wiem, że byłby to precedens, ale w tamtej chwili byliśmy egoistami. W końcu to nas chcieli zabić. W rejonach dużej koncentracji fedainów jest wiele ofiar, ale to wojna domowa o ograniczonym zasięgu. Mamy nadzieję, że brytyjscy zakładnicy w Ammanie są bezpieczni. Nie wiemy, gdzie są przetrzymywani. W drugim tygodniu udałam się do Foreign Office. Ministrem był Sir Alec Douglas Home. Podtrzymywał nas na duchu. Zapewniał, że szuka ich elitarna gwardia króla Husajna. Był przekonany, że zostaną odnalezieni cali i zdrowi. Rankiem pewnego dnia stwierdziliśmy, że strażnicy znikli. Kiedy się obudziliśmy, panowała zupełna cisza, ale drzwi były zamknięte. Stopniowo zaczęły do nas docierać jakieś odgłosy. Jordańska armia oczyszczała z partyzantów dom po domu. Hałas się nasilał. Postanowiliśmy więc wywiesić za okno biały podkoszulek i krzyczeć Anglicy. Bałem się, że wrzucą najpierw granat, a później sprawdzą, kto był w środku. Rozpaczliwie pragnąłem paść na podłogę, żeby się schronić. Panicznie się bałem. To był najgorszy moment. Kiedy jordańska armia dotarła pod nasz budynek, wywiesiliśmy białą flagę i wołaliśmy: jesteśmy Brytyjczykami. Znaleźli nas. Rano zadzwonił do mnie ktoś z prasy z informacją o pogłoskach, że mój mąż został odnaleziony i uwolniony. Poprzedniego dnia wieczorem przyjechały córki. Nadal nie wiedziały, że ich ojciec jest zakładnikiem. Były w domu, kiedy odebrałam telefon, więc cieszyłam się podwójnie. Dwudziestego 6 września, 17 dni po porwaniu, uwolnieni brytyjscy zakładnicy przylecieli do Londynu.
Pamiętam coś w rodzaju konferencji prasowej, po której udało mi się odłączyć od reszty. Usiadłem w fotelu na uboczu. Gdy dotarłam na Heathrow, mąż siedział w fotelu, czekając jak zapomniany pluszowy miś. Podeszła do mnie piękna kobieta. Kto to jest, myślę. Uśmiechnięta powiedziałam cześć. Patrzył, jakby się zastanawiał, kim jestem. Zupełnie nie poznałem żony. Gdy wyjeżdżał do Bahrajnu, miałam długie, jasno-kasztanowe włosy, a kiedy po niego przyjechałam, krótkie, czarne. Myślał pewnie, że ktoś go nabiera. Byłam szczęśliwa, że go widzę. Razem wróciliśmy do Southport. ’25 września jordańska armia i palestyńscy partyzanci zawarli porozumienie o zawieszeniu broni. Dwa dni później Yasser Arafat i król Hussein podpisali rozejm na konferencji pokojowej w Kairze. Umożliwiło to zwolnienie pozostałych zakładników. Wczoraj minęły 3 tygodnie od próby porwania samolotu El Alu. Po uwolnieniu arabka zostanie najprawdopodobniej przewieziona na pobliskie lotnisko Northolt, skąd odleci na Bliski Wschód. ’30 października komisarz londyńskiej policji przekazał Leili Khaled wiadomość o zwolnieniu. Mówię mu: czułam się tu jak w hotelu Hilton. Będę polecać Ealing swoim towarzyszom. Odparł: proszę tego nie robić. Zapytałam potem, jak ocenia moje zachowanie w areszcie. Powiedział, że byłam dobrym ambasadorem swojego narodu. 30 października 1970 roku Leila Khaled została zwolniona z aresztu. Odleciała do domu na mocy porozumienia o wymianie zatrzymanych zawartego przez rząd Edwarda Heatha. Brytyjski rząd po raz pierwszy i zarazem ostatni brał jawnie udział w tego typu negocjacjach. Wysadzili samolot. Nie powiedział, że wcześniej wypuścili pasażerów. Nie mogłam powstrzymać łez. Szczątki fruwające w powietrzu i gęsty czarny dym. To był widok. A ja bez sensu myślałem, co stało się z moją walizką. Poskładane koce, odkurzone fotele. Było czysto i schludnie, a tu bum i wszystko poszło z dymem. Cieszyliśmy się, że nas tam nie ma. Kawałki samolotu leżały rozrzucone w promieniu 10 kilometrów. Było dużo dymu. Obywateli brytyjskich i mężczyzn z innych porwanych samolotów przewieziono pod eskortą do stolicy. Kiedy zbliżaliśmy się do Ammanu, obejrzałem się i zobaczyłem, że jadące za nami dwa autobusy skręcają. Zrozumiałem, że zostaliśmy sami i zastanawiałem się, dlaczego. Forked off.
I did wonder why. Wielu mężczyzn uwolnionych z porwanych samolotów docierało do hotelu Intercontinental. The crew was tremendous. Załoga świetnie się spisała, a porywacze traktowali nas z szacunkiem. Chwila była radosna, bo rodziny znowu się połączyły, ale istniała druga strona medalu. Porywacze nie zamierzali wypuścić wszystkich Brytyjczyków. Załogi samolotów im nie wystarczały. Gorączkowo szukałam go w tłumie, nadaremnie. Nie byłam zdenerwowana. Myślałam, że w tym tłumie po prostu go nie widzę. Ale po południu zadzwonili z Foreign Office z informacją, że męża i 7 innych pasażerów nie uwolniono. Wtedy naprawdę zaczęłam się martwić. Gdzie jest 7 pasażerów brytyjskiego samolotu? Mówi się, że ich wywieziono. To wina wszystko. 13 sierpnia dzieci, pasażerowie i załoga samolotu linii BOAC dotarli na lotnisko Heathrow. Lecieliśmy nowiutkim Concordem. Był to jeden z pierwszych lotów Concorda, ale ludzi mało to obchodziło. Interesował ich nasz powrót. Ja i moje koleżanki miałyśmy na sobie szkolne mundurki. Chyba dobrze wyszłyśmy na zdjęciu. Wyglądam, jakbym miała zamknięte oczy, ale tylko spuściłam wzrok, bo miałam już wtedy wszystkiego dość. Wróciliśmy do Londynu, a tam czekały na nas rodziny, przyjaciele i reporterzy. Pamiętam spotkanie z mamą. W pewnej chwili zdałem sobie sprawę, że ja bardziej ściskam ją niż ona mnie. Ale to całkiem inna historia. Obserwowałem niektóre dzieci z ich rodzicami i czułem się tak, jakbyśmy widzieli się po raz ostatni. Tak też się stało. Było po wszystkim. Koniec koszmaru. Nie był to jednak koniec dla 8 brytyjskich zakładników. Czekali na decyzję swojego rządu, od której zależał ich los. Dla zabicia czasu graliśmy w karty. Na okrągło. Nie dało się zagrać w piłkę. Godzinami spaliśmy, graliśmy w karty i paliliśmy papierosy. Mnóstwo papierosów. Do jedzenia mieliśmy puszki z mielonką. W tych warunkach była to półpłynna masa. Na puszce widniał napis: nie zawiera chrząstek, kości i włosów. Do konsumpcji w Europie. Leila Khaled przebywa w areszcie drugi tydzień. Zatrzymana Arabka czyta prasę i przekonuje policjantów o słuszności arabskich żądań. Je to, co wszyscy, choć niezbyt smakują jej potrawy angielskiej kuchni z policyjnej kantyny. Jej wiara w szybkie wyjście na wolność pozostaje niezachwiana. Nick pokładowy, cichy i spokojny. I Richard Dunn, radca prawny z Londynu, równy gość. Dobrze się czuliśmy w swoim towarzystwie. Pamiętam ich twarze tak dokładnie, jakby to stało się wczoraj. Byliśmy naprawdę opanowani. I gotowi na wszystko. 13 sierpnia dzieci, pasażerowie i załoga samolotu linii BOAC dotarli na lotnisko Heathrow.
Lecieliśmy nowiutkim Concordem. Był to jeden z pierwszych lotów Concorda, ale ludzi mało to obchodziło. Interesował ich nasz powrót. Ja i moje koleżanki miałyśmy na sobie szkolne mundurki. Chyba dobrze wyszłyśmy na zdjęciu. Wyglądam, jakbym miała zamknięte oczy, ale tylko spuściłam wzrok, bo miałam już wtedy wszystkiego dość. Wróciliśmy do Londynu, a tam czekały na nas rodziny, przyjaciele i reporterzy. Pamiętam spotkanie z mamą. W pewnej chwili zdałem sobie sprawę, że ja bardziej ściskam ją niż ona mnie. Ale to całkiem inna historia. Obserwowałem niektóre dzieci z ich rodzicami i czułem się tak, jakbyśmy widzieli się po raz ostatni. Tak też się stało. Było po wszystkim. Koniec koszmaru. Nie był to jednak koniec dla 8 brytyjskich zakładników. Czekali na decyzję swojego rządu, od której zależał ich los. Dla zabicia czasu graliśmy w karty. Na okrągło. Nie dało się zagrać w piłkę. Godzinami spaliśmy, graliśmy w karty i paliliśmy papierosy. Mnóstwo papierosów. Do jedzenia mieliśmy puszki z mielonką. W tych warunkach była to półpłynna masa. Na puszce widniał napis: nie zawiera chrząstek, kości i włos, zabiorą nas nad morze. Pamiętam chłopca o imieniu Omar z pistoletem, zapaskiem spodni i kałasznikowem. Miał 13 lat. Wchodził na pokład, żeby bawić się z dziećmi. Założyłem się z nim o kilka papierosów, że uda mi się rozłożyć karabin. Zgodził się i podał mi go. Z pełnym magazynkiem. Rozłożyłem go i prawie do końca złożyłem. Zapaliliśmy potem razem papierosa. Trzy dni po wylądowaniu na jordańskiej pustyni kobiety i dzieci z brytyjskiego samolotu zostały uwolnione. Poleciłem stewardessom dopilnować, aby dzieci odpowiednio się ubrały, miały skarpetki i buty, zabrały swoje bagaże podręczne i wszystkie przedmioty osobiste. Schodząc po schodkach, obejrzałem się. W drzwiach zobaczyłem wielu z tych, którzy zostali. Pamiętam chwilę odjazdu dzieci. Byłem naprawdę bliski płaczu. Wróciłem do roli stewarda. Poleciłem posprzątać. Konwój przejechał wkrótce do hotelu Intercontinental w Amanie. Kiedy pasażerowie wysiedli z ciężarówek dostarczonych przez armię jordańską, musieli przedzierać się przez tłum żołnierzy, dziennikarzy i przyjaciół. W hotelu Intercontinental czekało na nich przeszło 400 osób. W panującym tłoku nagle ktoś chwycił mnie i pociągnął. Po chwili znalazłem się przed kamerą. Reporter oświadczył: jesteś w ITN-ie. Co było najgorsze? Chwilę przed opuszczeniem samolotu, kiedy wynieśli nasze bagaże. Baliśmy się, że wysadzą nas w powietrze. Naprawdę? I co zrobiliście? Siedzieliśmy i czekaliśmy.
Chyba wszyscy ambasadorowie wysłali swoje żony do hotelu Intercontinental, aby zadbały o wymęczone i zestresowane dzieci. Pewnie to wytniecie, ale zapamiętałem jedną, kto i schludnie, a tu bum i wszystko poszło z dymem. Cieszyliśmy się, że nas tam nie ma. Kawałki samolotu leżały rozrzucone w promieniu 10 kilometrów. Było dużo dymu. Obywateli brytyjskich i mężczyzn z innych porwanych samolotów przewieziono pod eskortą do stolicy. Kiedy zbliżaliśmy się do Ammanu, obejrzałem się i zobaczyłem, że jadące za nami dwa autobusy skręcają. Zrozumiałem, że zostaliśmy sami i zastanawiałem się, dlaczego. Wielu mężczyzn uwolnionych z porwanych samolotów docierało do hotelu Intercontinental. Załoga świetnie się spisała, a porywacze traktowali nas z szacunkiem. Chwila była radosna, bo rodziny znowu się połączyły, ale istniała druga strona medalu. Porywacze nie zamierzali wypuścić wszystkich Brytyjczyków. Załogi samolotów im nie wystarczały. Gorączkowo szukałam go w tłumie, nadaremnie. Nie byłam zdenerwowana. Myślałam, że w tym tłumie po prostu go nie widzę. Ale po południu zadzwonili z Foreign Office z informacją, że męża i 7 innych pasażerów nie uwolniono. Wtedy naprawdę zaczęłam się martwić. Gdzie jest 7 pasażerów brytyjskiego samolotu? Mówi się, że ich wywieziono. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny nie przyznał wtedy jeszcze, że ponad 50 zakładników różnych narodowości przewieziono do Ammanu. Przetrzymywano nas w pokoju tak małym, że ledwo mogliśmy się wszyscy w nim położyć. Niebo zaczęły do nas docierać jakieś odgłosy. Jordańska armia oczyszczała z partyzantów dom po domu. Hałas się nasilał. Postanowiliśmy więc wywiesić za okno biały podkoszulek i krzyczeć Anglicy. Bałem się, że wrzucą najpierw granat, a później sprawdzą, kto był w środku. Rozpaczliwie pragnąłem paść na podłogę, żeby się schronić. Panicznie się bałem. To był najgorszy moment. Kiedy jordańska armia dotarła pod nasz budynek, wywiesiliśmy białą flagę i wołaliśmy: jesteśmy Brytyjczykami. Znaleźli nas. Rano zadzwonił do mnie ktoś z prasy z informacją o pogłoskach, że mój mąż został odnaleziony i uwolniony. Poprzedniego dnia wieczorem przyjechały córki. Nadal nie wiedziały, że ich ojciec jest zakładnikiem. Były w domu, kiedy odebrałam telefon, więc cieszyłam się podwójnie.
26 września, 17 dni po porwaniu, uwolnieni brytyjscy zakładnicy przylecieli do Londynu. Pamiętam coś w rodzaju konferencji prasowej, po której udało mi się odłączyć od reszty. Usiadłem w fotelu na uboczu. Gdy dotarłam na Heathrow, mąż siedział w fotelu, czekając jak zapomniany pluszowy miś. Podeszła do mnie piękna kobieta. Kto to jest, myślę. Uśmiechnięta powiedziałam cześć. Patrzył, jakby się zastanawiał, kim jestem. Zupełnie nie poznałem żony. Gdy wyjeżdżał do Bahrajnu, miałam długie, jasno-kasztanowe włosy, a kiedy po niego przyjechałam, krótkie, czarne. Myślał pewnie, że ktoś go nabiera. Byłam szczęśliwa, że go widzę. Razem wróciliśmy do Southport. ...25 września jordańska armia i palestyńscy partyzanci... Miał nerwy ze stali. Wspaniały facet. Podczas niektórych ostrzałów pociski wybuchały w pobliżu. Ze ścian sypał się tynk, drzwi poruszały się w zawiasach. Przerażające. Opowiadaliśmy o domach i rodzinach. Myśli o rodzinie podtrzymywały nas na duchu. Pierwszego dnia w pracy nie mogłam się na niczym skupić, więc szef odesłał mnie do domu. Czy to zmieniło pani życie? Diametralnie. Żyję z dnia na dzień, w nadziei na dobre wieści. Czym się pani zajmuje? Wychodzę z psem, spaceruję, zajmuję się domem, oglądam telewizję. Dzieci uczyły się w szkole z internatem. Kiedy syn dowiedział się o wszystkim, był bardzo zmartwiony, więc zabrałam go do domu. Cieszę się, że to zrobiłam, bo był wspaniałym kompanem. Jak zareagowały pozostałe dzieci? Steven znosił to bardzo dobrze, do soboty. Teraz się bardzo martwi. A moje córki o niczym nie wiedzą. Naprawdę? Tak. Jak udało się to utrzymać w tajemnicy przed nimi? Są daleko, w szkole. Rozmawiałam z dyrektorką. Zgodziła się, że nie ma sensu stresować 8- i 9-latki. Niepotrzebnie martwiłyby się o tatę. Dlatego nie powiedziałyśmy im o porwaniu. Czasem myślę, że jutro wróci do domu, a czasem, że już go nie zobaczę. Los brytyjskich zakładników nadal zależał od decyzji rządu w sprawie Leyli. Sytuacja Leyli Khaled nie uległa zmianie. Wciąż jesteśmy gotowi wypuścić ją w zamian za uwolnienie wszystkich porwanych. Współpracujemy w tej sprawie z rządami innych zainteresowanych państw. LFWP zaczął się niecierpliwić. Oczekujemy na spełnienie naszych warunków przez rządy zainteresowanych państw. Ale nie będziemy czekać wiecznie. Kazali nam napisać list do premiera i wyjaśnić, że musi uwolnić Leylę Khaled, bo inaczej nas zabiją. Znaleźli nas. Rano zadzwonił do mnie ktoś z prasy z informacją o pogłoskach, że mój mąż został odnaleziony i uwolniony. Poprzedniego dnia wieczorem przyjechały córki. Nadal nie wiedziały, że ich ojciec jest zakładnikiem. Były w domu, kiedy odebrałam telefon, więc cieszyłam się podwójnie. ...25
26 września, 17 dni po porwaniu, uwolnieni brytyjscy zakładnicy przylecieli do Londynu. Pamiętam coś w rodzaju konferencji prasowej, po której udało mi się odłączyć od reszty. Usiadłem w fotelu na uboczu. Gdy dotarłam na Heathrow, mąż siedział w fotelu, czekając jak zapomniany pluszowy miś. Podeszła do mnie piękna kobieta. Kto to jest, myślę. Uśmiechnięta powiedziałam cześć. Patrzył, jakby się zastanawiał, kim jestem. Zupełnie nie poznałem żony. Gdy wyjeżdżał do Bahrajnu, miałam długie, jasno-kasztanowe włosy, a kiedy po niego przyjechałam, krótkie, czarne. Myślał pewnie, że ktoś go nabiera. Byłam szczęśliwa, że go widzę. Razem wróciliśmy do Southport. ...25 września jordańska armia i palestyńscy partyzanci zawarli porozumienie o zawieszeniu broni. Dwa dni później Yasser Arafat i król Hussein podpisali rozejm na konferencji pokojowej w Kairze. Umożliwiło to zwolnienie pozostałych zakładników. Wczoraj minęły 3 tygodnie od próby porwania samolotu El Alu. Po uwolnieniu Arabka zostanie najprawdopodobniej przewieziona na pobliskie lotnisko Northolt, skąd odleci na Bliski Wschód. ...30 października komisarz londyńskiej policji przekazał Leili Khaled wiadomość o zwolnieniu. Mówię mu... Czułam się tu jak w hotelu Hilton. Będę polecać Ealing swoim towarzyszom. Odparł, proszę tego nie robić. Zapytałam potem, jak ocenia moje zachowanie w areszcie. Powiedział, że byłam dobrym ambasadorem swojego narodu. Kiedy jordańska armia dotarła pod nasz budynek, wywiesiliśmy białą flagę i wołaliśmy, jesteśmy Brytyjczykami. Znaleźli nas. Rano zadzwonił do mnie ktoś z prasy z informacją o pogłoskach, że mój mąż został odnaleziony i uwolniony. Poprzedniego dnia wieczorem przyjechały córki. Nadal nie wiedziały, że ich ojciec jest zakładnikiem. Były w domu, kiedy odebrałam telefon, więc cieszyłam się podwójnie. ...26 września, 17 dni po porwaniu, uwolnieni brytyjscy zakładnicy przylecieli do Londynu. Pamiętam coś w rodzaju konferencji prasowej, po której udało mi się odłączyć od reszty. Usiadłem w fotelu na uboczu. Gdy dotarłam na Heathrow, mąż siedział w fotelu, czekając jak zapomniany pluszowy miś. Podeszła do mnie piękna kobieta. Kto to jest, myślę. Uśmiechnięta powiedziałam cześć. Patrzył, jakby się zastanawiał, kim jestem. Zupełnie nie poznałem żony. Gdy wyjeżdżał do Bahrajnu, miałam długie, jasno-kasztanowe włosy, a kiedy po niego przyjechałam, krótkie, czarne. Myślał pewnie, że ktoś go nabiera. Byłam szczęśliwa, że go widzę. Razem wróciliśmy do Southport. ...25 września jordańska armia i palestyńscy partyzanci zawarli porozumienie o zawieszeniu broni. Dwa dni później Yasser Arafat i król Hussein podpisali rozejm na konferencji pokojowej w Kairze. Umożliwiło to zwolnienie pozostałych zakładników.
Wczoraj minęły 3 tygodnie od próby porwania samolotu El Alu. Po uwolnieniu arabka zostanie najprawdopodobniej przewieziona na pobliskie lotnisko Northolt, skąd odleci na Bliski Wschód. października 30 komisarz londyńskiej policji przekazał Leili Khaled wiadomość o zwolnieniu. Mówię mu, czułam się tu jak... Pamiętam coś w rodzaju konferencji prasowej, po której udało mi się odłączyć od reszty. Usiadłem w fotelu na uboczu. Gdy dotarłam na Heathrow, mąż siedział w fotelu, czekając jak zapomniany pluszowy miś. Podeszła do mnie piękna kobieta. Kto to jest, myślę. Uśmiechnięta powiedziałam cześć. Patrzył, jakby się zastanawiał, kim jestem. Zupełnie nie poznałem żony. Gdy wyjeżdżał do Bahrajnu, miałam długie, jasno-kasztanowe włosy, a kiedy po niego przyjechałam, krótkie, czarne. Myślał pewnie, że ktoś go nabiera. Byłam szczęśliwa, że go widzę. Razem wróciliśmy do Southport. września jordańska armia i palestyńscy partyzanci zawarli porozumienie o zawieszeniu broni. 2 dni później Yasser Arafat i król Hussein podpisali rozejm na konferencji pokojowej w Kairze. Umożliwiło to zwolnienie pozostałych zakładników. Wczoraj minęły 3 tygodnie od próby porwania samolotu El Alu. Po uwolnieniu arabka zostanie najprawdopodobniej przewieziona na pobliskie lotnisko Northolt, skąd odleci na Bliski Wschód. 30 października komisarz londyńskiej policji przekazał Leili Khaled wiadomość o zwolnieniu. Mówię mu... Czułam się tu jak w hotelu Hilton. Będę polecać Ealing swoim towarzyszom. Odparł, proszę tego nie robić. Zapytałam potem, jak ocenia moje zachowanie w areszcie. Powiedział, że byłam dobrym ambasadorem swojego narodu. 30 października 1970 roku Leila Khaled została zwolniona z aresztu. Odleciała do domu na mocy porozumienia o wymianie zatrzymanych zawartego przez rząd Edwarda Heatha. Brytyjski rząd po raz pierwszy i zarazem ostatni brał jawnie udział w tego typu negocjacjach. Jeden z porywaczy zauważył mój ruch. Podszedł i postrzelił mnie w nogę. Zagroził, że jeśli jeszcze raz się poruszę, zastrzeli mnie. Zrobiłem kolejny krok i skoczyłem na niego. Postrzelił mnie w ramię, ale odebrałem mu broń, tak jak mnie uczono. Pchnąłem go na drzwi i obaj upadliśmy. Służyłem wcześniej w lotnictwie wojskowym. Miałem doświadczenie w walce i pojęcie o przeciążeniu ujemnym podczas lotu nurkowego. Samolot zaczął pikować. Kiedy szamotaliśmy się na podłodze, podbiegł tajniak. Strzelając do nas, opróżnił cały magazynek. Mnie trafiły 2 kule, a porywacza 3. Zaczęliśmy się mocować. Była silna. Złapałem ją za włosy, ale ściągnąłem jej tylko perukę. W końcu poddała się. Zdjąłem krawat, bo nie miałem jej czym związać. Skrępowaliśmy jej ręce. Wtedy uświadomiłam sobie,
że nam się nie udało. Dwadzieścia minut po starcie z Amsterdamu kapitan Uri Barlew wziął kurs na londyńskie lotnisko Heathrow. Po wylądowaniu Leyla Khaled aresztowano. Ale porwanie samolotu El Alu było jedynie częścią większej akcji. O 12.20 porwano samolot linii TWA, lecący z Frankfurtu do Nowego Jorku. Godzinę później samolot Swissairu, lecący również do Nowego Jorku z Zurychu. A samolot Panamu po starcie z Amsterdamu porwano do Kairu. Tam, bez ofiar śmiertelnych, został wysadzony w powietrze. Maszyny TWA i Swissairu poleciały do Jordanii, kontrolowanej na większości terytorium przez Palestyńczyków. Wylądowały w Dawson's Field, byłej bazie brytyjskich sił powietrznych na pustyni pod stolicą Jordanii, Ammanem. Godzinę jechaliśmy przez pustynię do miejsca, gdzie rozgrywa się dramat zakładników, przetrzymywanych w dwóch samolotach. Wokół nich okopało się ponad 150 partyzantów, których z kolei otoczyła dysponująca 50 czołgami jednostka jordańskiej armii.